Hej, z tej strony Oni Transformant, witam Was na moim kanale Pobyt w Czechach, dzień drugi. Dowiedziałem się kilku istotnych rzeczy, między innymi to, że w przypadku broni czarnoprochowej, co mnie bardzo interesowało, w Czechach można jedynie bez zezwolenia kupować broń jednostrzałową, czyli jednak w Polsce jest lepiej, ponieważ możemy u nas kupić broń wielostrzałową, na przykład rewolwery. Dobra, już to mi się przejęzyczyłem, nie szkodzi. Ale znowuż w Czechach tańszy jest proch. Proch teraz kosztuje 89,40, czyli 550 koron za kilogram. W Polsce podejrzewam, że cena jest co najmniej dwukrotnie wyższa. Poza tym potrzebujemy w Polsce posiadać coś takiego jak Europejską Kartę Broni. Teoretycznie jest to sposób na zmuszenie posiadaczy broni czarnoprochowej na rejestrację jej, ponieważ po zarejestrowaniu będziemy mogli kupować proch. W innym przypadku jest to utrudnione. No to jest taki polski zabieg właśnie, żeby rejestrować te broni w stacji. Cóż, teraz idę na panowkę, nagram te warki, jak to wygląda, jak wyglądają menu i tak dalej. Na razie to tyle. Dzięki za uwagę. Wszystkim, którzy komentują i pozdrawiają mnie, ja też ich pozdrawiam. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej!